Jesteś na SMP pierwszy raz, ale czy jest już coś, co chciałabyś przekazać nieobecnym, których tu nie ma? Których tu nie ma? No na pewno to, żebyście mogli tutaj przyjechać, bo też się tak zastanawiałam. Nie było tak do końca wiadomo, czy chcę tu przyjechać, czy też nie. Ale jestem zadowolona z tego, że tutaj przyjechałam, bo na nowo odkrywam swoją wiarę. Na nowo tak naprawdę poznaję Boga i za każdym razem, kiedy wydaje mi się, że już mam jakiś Jego obraz, że wiem, jaki On jest, to On mnie cały czas zaskakuje i takie nagle takie hello, nowa wersja, Bóg 2000. To do wszystkich nieobecnych, których tutaj nie ma, ja razem z kolegą chcieliśmy Was zaprosić na następne spotkanie młodzieży pijarskiej. Jest tu fantastyczna atmosfera. W ogóle to chciałem mamę pozdrowić. Jest fantastyczna atmosfera, jak już wspomniałem. Jest miło, wesoło, przyjemnie, śpiewają, tańczą, spotykają się w grupkach, ciekawe konferencje i wykłady. Może Paweł coś powiesz? No, SMP to jest niesamowite przeżycie, na którym trzeba być. Polecamy. SMP to jest kwintesencja PR-ów. To jest czysta... Nie mogę. Fajnie jest, no, bo nie mogę używać takich słów w telewizji jeszcze pijarskiej, no. Żałujcie, że nie przyszliście, bo to nie jest maraton różańcowy, że klepiemy 10 różańców dziennie, tylko tu się po prostu spotykają ludzie młodzi, którzy wierzą, bo chcą wierzyć i mają z tego szczęście i po prostu są radości z tego powodu i chcą rozwijać swoją wiarę. To chcę Was zaprosić na kolejne SMP, które będzie na pewno w przyszłym roku i że to zawsze będzie na was miejsce i żebyście tak najszybciej tu przyjechali, jak kiedy tylko będziecie mogli. Przede wszystkim wstańcie z tej kanapy. Może nie mogliście przyjechać z różnych względów, ale pamiętajcie, że bycie tutaj to jest wstać z kanapy, ale wasza nieobecność nie powoduje, że przestajecie być zaproszeni do tego, żeby wstać. Więc gdziekolwiek jesteście zachęceni do tego, żebyście działali, żebyście wstali z tej kanapy, z tej codzienności swojej. Przyjeżdżajcie na SMP i poznawajcie wielu wspaniałych ludzi. Nie siedźcie na kanapie, tylko wstańcie i chodźcie i głoście Ewangelię na całym świecie. Kochani, po pierwsze żałujcie, że Was nie ma i na drugi raz nie bójcie się, przyjeżdżajcie, bo po prostu takie przeżycia, jakie tutaj są, nie ma nigdzie indziej. I możecie doświadczyć naprawdę wielu pięknych wydarzeń w swoim życiu. Tak, zapraszamy w przyszłym roku.